Identyfikator podmiotu SCP-272. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-272 musi być przechowywany w małym, drewnianym pudełku w krypcie w sektorze 25. Nie są wymagane inne sposoby zabezpieczeń, jako że obiekt jest całkowicie nieszkodliwy, gdy nie zostanie użyty. Należy zwrócić uwagę, by nie opuścić obiektu w trakcie transportu. Opis. SCP-272 to żelazny gwóźdź o długości około 11,5 cm, przypominający gwoździe wykorzystywane w starożytności. Na każdej płaskiej powierzchni znajdują się ryciny nieznanego pochodzenia i przyporządkowania kulturalnego. Ryciny zostały opisane jako intrygujące, ale przerażające przez większość przypadkowego personelu. Anomalne właściwości obiektu ujawniają się, gdy ten zostanie rzucony na cień jakiegoś osobnika. Gwóźdź zagłębi się na dokładnie 2/3 swojej długości w materiale, na który pada cień. Po tym będzie można zaobserwować dwa efekty. Osoba, która rzuca cień, nie będzie mogła w żaden sposób wyciągnąć gwoździa, a jej ruch będzie ograniczony do takiego, który dalej będzie rzucać cień na obiekt. Gwóźdź jednakże będzie mógł zostać usunięty przez dowolną inną jednostkę, jednak na polecenie takiego usunięcia osoby skarżą się na niechęć do podjęcia działania, ponieważ, cytat, to wydaje się sprawiedliwe. Obiekt został znaleziony podczas rutynowego patrolowania, wbity do osłoniętej skały w pobliżu opuszczonej bazy lotniczej w Afganistan. Wokół obiektu rozsiane były ludzkie szczątki. Uznano to za nic nadzwyczajnego, dopóki jeden z badaczy nie opuścił obiektu na stopę i został przygwożony do miejsca na 20 minut, zanim nie otrzymał pomocy. Dziennik eksperymentów. Test 272A. Tester, jeden członek personelu klasy D, D-27201. Powierzchnia, kamienna ściana w miejscu odkrycia. Oświetlenie. Położenie słońca bezpośrednio nad głową. Cel obrany. Cel badania. Ustalenie natury obiektu SCP. Procedura. Tester otrzymał gwóźdź i polecenia wbicia go we własny cień przy stopach. Wynik. Tester wykonał polecenie. Tester nie był w stanie kontynuować wbijania po tym, jak obiekt zagłębił się na 2/3 własnej długości. Tester nie był w stanie odsunąć się od obiektu. Tester wkrótce osłabł i dostał udaru. Obiekt usunięto. Tester otrzymał pomoc medyczną. Wnioski. Ustalono naturę obiektu SCP. Test 272B. Tester. Jeden członek personelu klasy D. D-27202. Powierzchnia. Jak wcześniej. Oświetlenie. Noc. Minimalne. Cel badania. Ustalenie efektów w czasie nocy. Procedura. Gwóźdź został upuszczony na stopy testera i wbił się na dokładnie 2/3 swojej długości. Tester otrzymał polecenie przemieszczenia się o 10 metrów. Wynik. Obiekt wbił się. Tester wykonał polecenie bez negatywnych efektów. Tester podjął próbę ucieczki i został podany terminacji. Obiekt odzyskano. Wnioski. Osoba może się poruszać, jeśli nie rzuca cienia. Test 272C. Tester. Jeden członek personelu klasy D. D-27203. Powierzchnia. Jak wcześniej. Oświetlenie. Jak wcześniej, 2 godziny przed świtem. Cel badania. Ustalenie efektu przy zmianie oświetlenia. Procedura. Gwóźdź upuszczony jak poprzednio. Tester otrzymał polecenie oddalenia się od obiektu w linii prostej. Wyniki. Obiekt wbił się. Tester nie jest pod wpływem żadnych negatywnych efektów. Świt nastąpił o 6:06 czasu lokalnego. Tester. Rozstawiono 3 ekipy sprzątające. Tułów testera odnaleziono 106 metrów od obiektu. Nosił ślady obtarć i poważnych krwiaków oraz innych uszkodzeń będących skutkiem wystawienia na uderzenia znacznej siły. Obiekt odzyskano. Eksperymenty przeniesiono do sektora 25. Wnioski.
TS-272D. Tester, jeden członek personelu klasy D, D-27204. Powierzchnia, betonowa podłoga w placówce testowej 25H. Oświetlenie, jedna zwyczajna 60-watowa żarówka bezpośrednio nad głową testera. Cel badania, określenie wymaganych rodzajów oświetlenia. Procedura, gwóźdź upuszczono centralnie na cień testera. Tester otrzymał polecenie odejść od obiektu w prostej linii. Wynik, obiekt wbił się. Tester może się normalnie poruszać. Obiekt odzyskano. Wnioski, niewystarczające oświetlenie nie wywołuje żadnych efektów. TS-272E. Tester, jeden członek personelu klasy D, D-27204. Powierzchnia, jak wcześniej. Oświetlenie, jedna standardowa, 1500-watowa lampa stadionowa, bezpośrednio nad głową testera. Cel badania, jak wcześniej. Procedura, jak wcześniej. Wynik, obiekt bił się. Tester został unieruchomiony. Obiekt odzyskano. Wnioski. Ustalono wymagania dotyczące oświetlenia aktywującego efekty obiektu. TS-272F. Tester, dwóch pracowników klasy D, D-272-4 i D-272-5. Powierzchnia, jak wcześniej. Oświetlenie, dwie lampy stadionowe nachylone względem siebie pod kątem 90 stopni. Cel badania, ustalenie, czy jest możliwe unieruchomienie wielu celi. Procedura, testerzy ustawieni tak, aby ich cienie się pokrywały. Obiekt upuszczony na oba cienie. Testerzy otrzymali polecenie oddalenia się od obiektu. Wynik, obiekt wbił się. Tester D-27204 oddalił się bez przeszkód, zgłosił jednak uczucie chłodu. D-27205 unieruchomiony przez obiekt. Obiekt odzyskano. Wnioski. Obiekt nie może unieruchamiać więcej niż jednej jednostki. Zaobserwowano potencjalny efekt uboczny. Test 272G. Tester. 8 pracowników klasy D, D-27204 do D-27211. Szczegóły w dodatku. Powierzchnia jak wcześniej. Oświetlenie, 4 lampy stadionowe ustawione w pierścieniu wokół testerów. Cel badania, ustalenie mechanizmu selektywnego wybierania celu przez obiekt. Procedura, testerzy ustawieni tak, aby ich cienie się pokrywały. Obiekt upuszczony na wszystkie 8 cieni jednocześnie. Wyniki, obiekt bił się. Tester D-27209 został unieruchomiony. 18 lat, rasa kaukaska, 1,80 m wzrostu, 88 kg. Pozostali mogą się poruszać. Zarejestrowano krzyki wszystkich testerów oprócz D-27209. Wszyscy testerzy poza D-27209 zaczynają drżeć. Obiekt odzyskano. D-27209 został usunięty z badania, eksperyment powtórzono. Tester D-27206 unieruchomiony. 24 lata, rasa latynoska, 1,60 m wzrostu, 102 kg. Pozostali dygoczą i krzyczą, jednak posiadają swobodę ruchu. Eksperyment powtórzono dodatkowe 4 razy. Został przerwany, kiedy D-27204 stracił przytomność. Tester otrzymał pomoc medyczną niezbędną przy rozległej hipotermii. Wnioski. Wzór sugeruje, że unieruchomiony przez obiekt będzie najmłodszy możliwy osobnik. Dodatkowo zaobserwowano efekt uboczny w większej grupie. Kolejne eksperymenty czekały na przydzielenie większych grup testowych. Dodatek. Obiekty różnego rodzaju płci w wieku od 18 do 59 lat, reprezentanci różnych cech fizycznych. TS-272H. Tester. Jeden pracownik klasy D. D-27205. Powierzchnia. Jedno pole pokryte trawą na zewnątrz. Oświetlenie. Wczesnoporanne słońce około godziny 9. Cel badania. Określenie, czy możliwa jest ucieczka przez podkopanie. Procedura.
o obiekt upłuczony na cień testera. Tester otrzymał łopatę i polecenie wykopania obiektu. Wyniki. Tester kopał przez 90 sekund, po czym upadł krzycząc. Zgon nastąpił, zanim udało się zastosować medyczne działania prewencyjne. Autopsja ujawniła zgon na skutek krwotoku mózgowego, przyczyna nieznana. Obiekt odzyskano. Pole przywrócono do stanu początkowego. Eksperyment powtórzono z D27207 i 08. Wyniki identyczne. Wnioski. Tester unieruchomiony przez SCP-272 nie może wykopać gwoździa. Próby takiego działania kończą się śmiertelnie. Test 272i. Tester brak. Powierzchnia nie dotyczy. Oświetlenie nie dotyczy. Cel badania. Ustalenie zniszczalności obiektu. Procedura. Jeden członek personelu klasy D, D27209, otrzymał obiekt, szeroki wybór narzędzi oraz polecenie, żeby iść na całość, próbując zniszczyć obiekt. Obszar testowy ewakuowano. Wyniki. Tester wybrał szliferkę kątową. Ustawił obiekt w imadle i przystąpił do zbliżania narzędzia do gwoździa. Praktycznie natychmiastowo tester wił się na ziemi, mocno ściskając skronie. Urządzenie nagrywające zarejestrowały, że tester wypowiada słowa i zdania w języku. 30 sekund później nastąpił zgon. Autopsja wykazała, że przyczyną zgonu był krwotok ogólnomózgowy. Oględziny obiektu wykazały pewne, niewielkie uszkodzenia. Wnioski. Obiekt wydaje się być całkowicie zniszczalny, ale będzie się opierał takim próbom, używając zabójczej siły nieznanego pochodzenia w nieznany sposób. Obiekt przebadano, by sprawdzić, czy zachował swoje właściwości. Test 272J. Tester. Jeden członek personelu klasy D, D27210. Powierzchnia. Betonowa podłoga w placówce testowej 25H. Oświetlenie. Jedna lampa stadionowa ustawiona na sterowanej komputerowo szynie. Cel badania. A. Określić efekty występujące przy gwałtownych zmianach oświetlenia i B. Określić, czy tester może zostać zatrzymany z działania obiektu za pomocą ograniczeń ruchu, barier i tym podobne. Procedura. Test pierwszy. Światło ustawione tak, by rzucało długi cień. Gwóźdź upuszczony na głowę cienia testera. Światło powoli podnoszone. Wyniki. Test pierwszy. Tester był przyciągany z proporcjonalną do ruchu światła prędkością w stronę obiektu. Tester miał trudność ustać na nogach. Procedura. Test drugi. Jak wcześniej, światło podnoszone szybko. Wyniki. Test drugi. Jak wcześniej, ale o wiele szybciej. Należy zauważyć, że tester nie był w stanie ustać i zaczął upadać. Wszystko rozgrywało się proporcjonalnie do prędkości zmian oświetlenia i zmiany rozmiaru cienia w zależności od pozycji testera. Tester uzyskał kilka mniejszych otarć. Procedura. Test trzeci. Jak wcześniej. Tester przypięty łańcuchem przymocowanym u jego stóp. Gęsta metalowa siatka została umieszczona między testerem a obiektem. Wyniki. Test trzeci. Nastąpił zgon testera. Obiekt odzyskano. Dalsze testy z ograniczonymi ruchowo testerami zostają zabronione. Wnioski. Tester wydawał się być ciągnięty przez swój cień z taką prędkością, aby utrzymać go na gwoździu. Pojawiające się przeszkody wydają się nie utrudniać tego efektu, jednak spowodują uszkodzenia testera, jak w przypadku siatki. Test 272H. Tester. Jeden członek personelu klasy D. D27204. Powierzchnia. Jak wcześniej. Oświetlenie. Jedna lampa stadionowa w stałej pozycji, około 45 stopni nachylenia względem podłoża. Cel badania. Ustalenie efektów długotrwałego wystawienia na działanie obiektu. Procedura. D27204 ustawiony pośrodku pomieszczenia. SCP-274 upuszczony na cień testera. Wyniki. Tester unieruchomiony w zasięgu obiektu. Po upływie 3 dni, tester przestaje odpowiadać na próby dostarczenia pokarmu.
Po pierwszym tygodniu tester mówi tylko i wyłącznie w... Zobacz tłumaczenie poniżej. 11 dnia tester, który nic nie jadł i nie pił od 8 dni, stał się bardzo niespokojny, gwałtownie przechodząc ze stanu maniakalnego do śpiączki i z powrotem. 14 dnia eksperyment przerwano. Tester był skrajnie niedożywiony, ale zaczął używać języka angielskiego po usunięciu obiektu oraz szybko powrócił do zdrowia przed regulaminową, comiesięczną terminacją. Wnioski. Przedłużone wystawienie na działanie obiektu wykazało, że tester przeżyje przez nienaturalnie długi okres bez substancji odżywczych, ale skutkować to będzie zdegradowanym stanem psychicznym. Dodatek. Częściowy zapis maniakalnych wypowiedzi testera D27204 14 dnia eksperymentu. Początek zapisu. Na potrzeby nagrania proszę podać swoje imię. Możesz powtórzyć? Jak się czujesz? Co on mówi? Czym on mówi? Niech ktoś znajdzie translator.